Siemanko, a raczej kukuryku! Witamy was w kolejnym odcinku z Kurczak Bloka i jest dzisiaj z nami... Żabonali. Dlaczego... Dlaczego ta żaba się na mnie patrzy? Kogo tutaj niesiesz nad głową? Co to ma być? Przepraszam bardzo, to jest nowy członek rodziny. A dlaczego to jest żaba? Przecież my tutaj robimy kurczaki. Jesteśmy na Kurczak Bloku. Co to ma być? Tak, ale żeby też są wspaniałe i to ona się do mnie przyczepiła. Ona mi usiadła na głowie i nie chce zejść. A, to jest ten żart. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie i pan się pyta, lekarz, po co pani tu przyszła? A żaba mówi, a coś mi się do stopy przykleiło. Badumc. Pa. Ha. Ale tak serio, po co ci ta żaba? Co ona, jaki ona ma cel? Co ona chce w życiu robić? Naprawdę mi weszła tutaj na głowę i się nie chce odczepić i tylko gada, że musimy jak najszybciej kurczaki wszystkie zrobić. Że niby co, ona będzie ci rozkazywała? Skąd ona niby ma tutaj wiedzieć, że my robimy kurczaki? No dobra, jesteśmy ubrani przecież w stroje. Dobra, okej. Wow. Ale jakby, no i co? No i co, żabo? No i co? A co jak nie zrobię kurczaków, co? No to będzie. A co będzie? No to będzie. Ale co właśnie? Co się stanie? Że ona tylko mówi, że będzie? Bo jak nie, to... Trzy kropeczki. No dobra, słuchaj, to ja myślę, że się możemy nad tym skupić. Możemy ogarnąć jak najwięcej kurczaków się tylko... Nie mogę się na ciebie patrzeć tu na dole. Żaba się na mnie patrzy i mam... Nie wiem, na kim skupić wzrok, no. Musimy ogarnąć... Oczka mam tutaj! No właśnie tak, nie wiem, w ten obszar tak się wolę nie wpatrywać. No i ale, bardzo dobrze. Ale uwaga. Ten jeden kurczak taki troszeczkę jest duży, owłosiony. No, go na razie trochę zostawiamy. Jakaś przerosła. Trzeba będzie skupić się na dirtowych, bo tych dirtowych mamy teraz dwa w sumie. I te dirtowe na pewno można jeszcze z kimś rozmnożyć, więc na tym bym się skupił. Mamy też tutaj wyspę na górze, do której jeszcze nie weszliśmy, więc ta... Nie, ty nam zostajesz, jesteś nowym kurczakiem. W takim razie myślisz, że z którym chciałbyś się tutaj rozmnożyć, kochanie? Ja się nie chcę z żadnym tutaj kurczakiem rozmnażać, proszę tu postawić. O, bardzo dobrze. Coś mamy. Nowe jajko. Akacja. Dobra, sadzam. Super. Mamy akację i mamy również tutaj tę wyspę na górze, do której będziesz musiał cały most zbudować. Ja bardzo chętnie, ale problem jest na razie taki, że mamy bardzo dużo rzeczy. Ja mam cały ekwipunek zawalony. Ale kiedy ty nie masz całego ekwipunku? Więc ja może zrobię nam tutaj dodatkową skrzynkę, taką tutaj zaraz z tyłu, taką skrzynkę na śmieci, której nie widać. Przepraszam bardzo, ja chcę przekazać tutaj bardzo ważną informację. Jaka to jest bardzo ważna informacja? To jest bardzo ważna informacja, że ty nie tylko masz w Minecrafcie wszystkie śmieci, które się da, ale na przykład jak chodzisz ze swoim plecakiem do Biedronki, to zostawiasz wszystkie, ale to wszystkie ale paragony. Ale proszę mnie tak tutaj nie okazywać moich tutaj słabości i moich problemów. Proszę mi tutaj mojego plecaka publicznie nie wyciągać. Za każdym razem, jak chodzimy do Biedronki, to mówisz, o, tutaj jest bardzo istotne, żebyśmy proszę wzięli mi moich ten... brudów z plecaka nie wyciągać, co? Rozumiesz, że brudy, padumc. Dobra, ja jestem dzisiaj zbyt śmieszny. Ja się może o troszeczkę ogranicza, okej? Okay? Z moją śmiesznością, z moim... Moja karuzela śmiechu się musi troszeczkę zatrzymać, więc... No, głupotkę akacja... masz, słuchaj. Akacja się... O nie! Co się akacji zrobiło? Z akacji się zwykły kurczak wykluł. Ale to dobra, jakby rób to jeszcze ponownie, one nie, są... Nie, no tutaj normalnie, nie, miłość się musi powtórzyć, halo. Red Sand to był i to był chyba druga dirt, randka. Prawda? Halo? O, bardzo dobrze. Druga próba na spłodzenie pięknego akacjowego kurczaka. Ja będę pilnował tym razem. O, jest! Gdzie jest? Mamy, proszę, zapraszam. Tutaj, o. Poszła. Czyli tak, akacjowe na pewno z innymi rodzajami drewna można ogarnąć. Owszem. Ja myślę, że powinniśmy pójść tam na górę, ponieważ ja tutaj biję tego cobblestone'a i biję tego cobblestone'a. No dobra, i dobra. Jeszcze go raz pobiję. Czyli ile masz kobla? 17. To mało, co to ma być? No mówię, że piję, w takim razie musisz jeszcze, wiesz, poczekać. Gravel, no, co ja ci poradzę? Wiesz co, a ja nam zrobię chyba jakąś windę z wody, chociaż nie, bo nie mamy wody.
To proponuję z drewna. O, zrobię nam schodki z drewna. Mamy bardzo dużo drewna. Ale my nie mieliśmy jakiego... A, tam była lawa, nieważne. Pyk. Nie, bo chciałam może tutaj, żeby... Będą schody do nieba. Stairway to heaven. Dobra, jakby te schody tu... Mam pomysł, jak możemy zrobić schody. A, to znaczy? Możemy zrobić tak i możemy zrobić tutaj. Czy ja się wyrobię? Mam nadzieję. Halo, halo, zrobione, proszę już bardzo. Tak szybko? Zapraszam na wycieczkę do dżungli, proszę bardzo. Mamy tutaj piękne brzozowe schodki. A my mieliśmy aż tyle brzozy, że udało ci się zrobić z tego schody? No akurat 4 mi zostały, więc jesteśmy prawie... Uwaga, proszę nie spaść. I proszę bardzo, mam tutaj red sand? Co tu robią red sandowe kurczaki? Chwila. Nie wiem, ale stacje. Tu jest zejście na pewno, to jest ważne. To jest tu grasowy. Coś, tu my coś grasowy... mamy. Tu na dole. Zapraszam. Gdzieś ty te red sandowe... Gdzie one są? Przepraszam bardzo. Tutaj które? Gdzieś przed sekundą był. O tu jest. Widzisz jeden taki. Chodźmy na dole. Na dole jest skarb. O. A tutaj się nie dam przecież to... się. Nie dam się tutaj. To jest red sandowe, a nie redstone'owe. No mówię red sand. Red sandowy. Mamy drugi inkubator. To jest ważne. Mamy jungle chicken egg. Mamy jednego lucky bloka. Okej. Okay. A w dispenserze nic nie mam. Myślałem, że w dispenserze mamy jakąś tutaj tajną... A, tu w ogóle coś zepsute. To tyle? Ta twierdza nie działa. Ktoś ją zrobił i ona nie działa. I zepsuł. Tutaj jest jakiś... tu jest jakiś redstone? Gdzie on? Tutaj idzie? Chwila, poczekaj, bo tu coś jest bardzo dziwnego. Myślisz, że tu jest całkowicie... A, bo ta skrzynka! Okej, ta skrzynka była pod prądem, tylko że w dispenserze nic nie było, więc nie dostałem w ogóle. Anyways, ale mamy jednego dżunglowego kurczaka, więc będzie można go próbować robić randki z innymi drewnianymi kurczakami, prawda? Znaczy, najpierw trzeba będzie wykluć. Ale mamy też drugi inkubator, także będziemy mogli jeszcze bardziej tutaj się, wiesz, Chwila, to mam dwa inkubatory teraz, muszę zrobić drugą... O nie, muszę zrobić drugą dziurę do inkubacji. Dlaczego? No bo nie mogą być dwie obok siebie, bo jak się jeden wykluje i rozwali, to drugi będzie w niebezpieczeństwie, więc trzeba to zrobić ostrożnie. Ale przede wszystkim, dżunglowy, halo, halo, czy my nie mamy dżunglowego przypadkiem? Nie wydaje mi się? Nie mamy. Okej. Okay. Wydawało mi się, że właśnie dżunglowy odblokowywał dżunglowy biom, ale dobra. Wkładam dżunglowego tu i muszę zrobić chyba po drugiej stronie, albo po tej stronie. O, tutaj zrobię jeszcze jedno miejsce do inkubatora. Okej, moi drodzy, dzień minął, ale mamy tutaj przepiękny drugi inkubator, który możemy sobie tutaj postawić. Przepraszam bardzo. Ja tutaj posprzątałam w jednej i w drugiej skrzynce. Co tutaj jest? Dlaczego to jest trzecia skrzynka, w której jest syf? Która trzecia? Tutaj? Ona jest tutaj była wcześniej i ona jest bardzo ważna, bo tutaj się wrzuca wszystko inne, co nam jest niepotrzebne. To mieliśmy dżunglowego, proszę bardzo. Boże, jaki on jest grubiutki. Słuchaj, ja chcę tylko i wyłącznie powiedzieć, że ja tutaj naprawdę pracuję, żeby po raz na jednej serii było wszystko posprzątane i ktoś tutaj sobie tworzy trzecią skrzynkę i tak robi w niej syf. To może tak, ja pójdę w bezpieczne miejsce i rozwalę lucky bloka, zobaczymy, co nam z tego wypadnie. Co, przepraszam bardzo, idziesz do swojego bezpiecznego miejsca, czyli tutaj wysepki na samym środku tego. Na skrzyżowaniu dróg tutaj jest bezpieczne miejsce, uwaga. Czy ja wiem? Może ci spaść coś, co będzie dobre. Nie, dostaliśmy oko pająka. Boże. Tylko tyle. Bo jakiś taki unlucky mamy strasznie teraz moment. Pycha mamy po prostu dzisiaj, ja nie wiem. Dobra, w takim razie nie zostaje nam nic innego, jak liczyć, że jeszcze nam jakieś fajne jajka wypadną. Więc uwaga, zaraz wam powiem, jak mi poszło. O, coś mamy. Mamy oak chicken egg. Okej, tu już chyba mieliśmy, prawda? Okej, z mojego klikania wyszły nam te same wszystkie, które mamy jajka, ale oak nam jest potrzebny, więc proszę bardzo. Wiesz co, nie, tutaj nie. Tutaj coś jakiś jest problem ostatnio. Cały czas tam te jajka myślisz, się psują. Myślisz, że klątwa jest proszę na bardzo, inkubatorze? Tu. Zobaczmy, czy ten inkubator jest lepszy. Uwaga. Stoimy i się patrzymy. Będzie się wstydził teraz. No i tutaj proszę bardzo, Buena Vista, Dolce Gabbana. Idziemy. Koleżko, tam. Do swoich. Dziękuję. A ten, którego... Czekaj, to był ten, który za każdym razem nam zły wychodził? Nie, zły nam wychodził dżunglowy, a dżunglowego już nie mamy jajka.
więc musimy je jakoś zrobić i wydaje mi się, że dżunglowy się właśnie robiło z mieszania jakichś innych drewien, więc podejrzewam, że oak i coś tam. Czoklet? Co? To się znowu wydarzyło. Co się... Wiesz co, możemy tam zróbmy jakiś... co? No bo tutaj jest inny! A, okej, okay, zebrałaś go. Teraz go. Zielony jest, no. Wiesz co, to może my tutaj zróbmy jakiś podejście. Chociaż nie, w zeszłym sezonie robiliśmy to samo. Nie obchodzą nas tutaj. Jak sobie zaskakują, to sobie zaskakują. Nas to w ogóle nie obchodzi. Czy mamy... O, akacjowy mamy. Wiesz co, póki czekamy, aż te kurczaki dorosną, ja proponuję zrobić oddzielną zagrodę dla tych kurczaków, które już wiemy, że nie będą nam do niczego przydatne, bo na przykład po prostu nie ma z nimi już żadnego tutaj przepisu. Myślę, że na przykład grasowe są kompletnie niepotrzebne, myślę, że na przykład piaskowe już nie są potrzebne. Nie, dirta zostaw, dirt jest ważny, grasowe na razie i... Tak samo, o, te takie chickeny z książkami, o zobacz, o te takie fioletowe tutaj, o to, nie potrzebujemy tego. Tak samo grasowe wszystkie weź, te z zielonymi tymi, o, za tobą też jeszcze jeden, super. I zrobię im tu jeszcze jakąś może, o, tu jest w sumie dobre miejsce na taką zagrodę. Przepraszam bardzo, po co? Jak możemy je wszystkie po prostu włożyć do skrzynki? O, chociaż nie, grasowe nam się przydadzą, bo one nam generują trawkę, więc... A po co ci trawka? Żeby mieć większą wyspę. To możesz sobie tam pójść, zejść na trochę dirtów. O, w sumie możemy całą... O, no tak. A to co, robimy to? Wiesz co, żebym ja cię zaraz nie złapała. Idę. Żebym ja cię zaraz nie złapała do mojej siatki i włożyła do tego. Proszę mnie tutaj nie tykać. Ja tutaj tylko jajko odkładam. Robię sobie łopatę. Proszę bardzo. Mamy tutaj coś na łopatę. O nie, czy mamy kobla? Czy masz może... Mam kobla, mam ponad staka. Jedną sztukę, one cobble, please. Masz, trzymaj. Proszę bardzo, rzuciłam ci tam. Kopu, dirtu, kopu, dirtu. Całą tą wyspę, no może nie całą, ale troszeczkę zbierzemy, może akurat tam troszeczkę, o nie. Ziarenek wypadnie, proszę bardzo, kopu. Który chicken? A, nieważne. Dirtu. No i proszę bardzo, półtora staka dirta i możemy sobie tutaj w końcu ogarnąć troszeczkę okolice. Proszę bardzo, cieszysz się? Powinna się cieszyć, bo w końcu nie będzie spadania. Bardzo. Nie będzie spadania, nie będzie potykania się o własne kurze łapy. Bum, 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 bum. No widzę, że tego dużo dirta wyciągnąłeś stamtąd. Bum, 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 bum. Przepraszam bardzo. Co całą tam ten wyspę ograbiłeś? No troszeczkę, nie no, jedną warstwę w sumie zdjąłem i powinno być dzięki temu troszeczkę nam przyjemniej i lepiej. Tu jeszcze zrobię, żeby... O, dobra. Czekaj, chyba już dorósł, nie. No jejku, on jest taki mały i wlazł mi tutaj w dziurę i go nie widziałam. Czekaj, wiesz, że możesz te wszystkie rzeczy teraz wyrzucić, nie musisz jeszcze mać w jakimś punku, one nam nie są potrzebne. Wiem, ale trawa mi jest bardzo potrzebna. Dobrze, trawa, ale potem te reszta rzeczy może zostać wyrzucone, wiesz, niepotrzebne one nam są. Nie, niepotrzebne do skrzynki, niepotrzebne do skrzynki. Okej, już, od razu tutaj. Pierwszy sezon już sobie przeszła i już wie, co się dzieje i od razu się wymądrza, no. Mamy ogromną ilość bambusa, czy możemy coś z tego bambusa zrobić fajnego? Kochanie, kazałeś mi trzymać jedną algę w skrzynce. Wiem, jedną! Wiem. Z bambusa i... O nie, do bambusa potrzeba chyba sznurka, żeby zrobić to takie fajne rusztowanie, bo to rusztowanie byłoby super do wchodzenia na nowe wyspy, wiesz? Tylko jak to się... O to? Tak, sznurek potrzeba. Tak w ogóle, sznurek sznurkiem, ale gdzie jest nasza największa... tutaj największy kurczak? Chwila. Owłosiony. To nie twoja sprawka? Nie. Bo moja to tym bardziej. Ja się do niej nie dotknąłem. Ja też się do niej nie dotknęłam. Po prostu przez jakiś czas zauważyłam, że jej nie ma. Czy z bębny można zrobić sznurek? Mój Boże, ty o jednym tylko myślisz. Tak, można zrobić sznurek z wełny. Tak? Tak, chyba tak. Ale czekaj, można na pewno zrobić ze sznurków wełnę, ale zaraz zobaczę, czy to działa w drugi... Chyba nie wiem, właśnie może nie? Niekoniecznie, bo mam tutaj wełnę. No ale dobra, z jednego sznurka mogę zrobić sześć tego czegoś. Proszę bardzo. Mamy. Proszę bardzo, patrz, mamy stoliczek. W naszym domu w końcu jest porządek. Mamy stolik. Mamy oprócz tego stolik. Niezwykły, mamy taki też większy stolik. Mamy stolik piętrowy. Wow. Mamy stolik przy łóżku. Mhm. W razie czego można też robić za stolik.
do odpoczynku i czekania na kurczaki. Może... O, patrz, na siedząco możesz kopać kobla teraz. Widzisz? Widzisz? Widzisz, jaki jestem mądry, jaki ze mnie stolarz? Ha? Daki? Co? Tu się coś stało, zobacz. Co się... O nie! Mamy kurczaka w dole. On był malutki, wlazł i potem był już duży i nie mógł jak wyjść. Masz te do łapania? Mam, mam. To weź go złap, bo potrzebujemy go teraz do rozmnażania. Patrz, jest zachód słońca. No już w sumie jest trochę noc. Nocna randka, dawaj, 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 dawaj. Excuse me? O. Już, ja? Proszę bardzo, proszę ja, bardzo. Ja też jestem kurczakiem, który tutaj ale proszę, został. Proszę tutaj zostawić. Zabrałaś kawałek. Tu. Ja się tym zajmę, ty tutaj się zajmij kurczakami. Uwaga. Ty kolego i melon, z tego co pamiętam, będzie to... Co nam wyszło? Dżungl. Dobra, super. Będziemy mieli dżunglowego. Dżungl. Dżungl. I oak plus... Oak plus chyba piasek, albo któryś z piasków? Tak mi się wydaje. Czy ty już jesteś gotowy na drugą? Red leather? On musi odpocząć, on się zmęczył, więc choć może spanko i zaraz zobaczymy, co dalej. Okej, okay, koleżko. Przepraszam bardzo, wkładaj jajo do inkubatora. Bum, bum, bum. A, dobra, już wkładam. Najpierw oczywiście. Jajo do inkubatora, myślisz, że nam, ja się będę patrzeć. Myślisz, że nam eksploduje? Mam nadzieję, że nie. Ja... Pyk. Też mi się wydaje, że nie. Dobra, dawaj, teraz ty rozmnażaj kolejne. Ja muszę czekać, aż on będzie gotowy. Halo, kolego, jesteś gotowy? Dlaczego on nie jest gotowy? No, come on! Co on tutaj musi sobie kupić jakąś, nie wiem, premium subskrypcję na tej, na aplikacji randkowania? Jungle Log! Mamy go! Super! To teraz... Może teraz? O, jest! O, za tobą masz Red Sand, proszę bardzo. O, jest! Jaki? Birch! Dobra, dawaj tu bircza. Super! To słuchaj, to jest speedrun. Speedrunujemy całą grę w tym momencie. Ciach. Absolutnie. Mamy bircza, tylko teraz musimy poczekać, aż one wyrosną, niestety. Ale wiesz co, mam pomysł w międzyczasie, co mogę zrobić. Pamiętasz, jak zebrałem dispenser teraz przed chwilą, tutaj? Tak. Możemy do tego dispensera włożyć pewną rzecz. Że co, że wszystkie rzeczy jakby z naszego chicken... Nie, to jest coś, tutaj bardzo ważne, to jest bardzo ważna tutaj technologia. Czy on... O nie, nie w tą stronę, chwila. Jak to zrobić, żeby on się patrzył w stronę... Słońca? O tak? Czy on się patrzy teraz? Tak, patrzy się, dobra, teraz patrz, bo to jest... O nie. Co? My nie mamy. Czego nie mamy? Nie mamy Irona. Co się dzieje? To był kurczak zombie. A. Musisz jeszcze raz w takim razie pomnożyć kurczaki. A ja chciałem być mądry. Chciałem być mądry. Nie, dopóki nie znajdziemy Irona, nie mogę być mądry. Jak się do dispensera włoży nożyce, to one biorą automatycznie miód z tego i nie wkurzają pszczół. A, to dlatego mówiłam, że ostatnio nożyce. Dobra, nieważne. Znajdziemy to. Najpierw trzeba zrobić jajo. Trzeba je ponownie wykluć i żeby już To był birch, tak? Nie czyli pamiętam. Czyli oak. Siema, sorry stary, że tak męczymy dzisiaj. Ale no, trzeba działać, proszę bardzo, proszę bardzo. My mamy bardzo. Tutaj dokładnie kurczaki do zrobienia i grę do wykonania. Dziękuję bardzo, proszę wkładać tego to jajko, żebym ja na niego się patrzyła i żeby się czuł pod presją. O proszę, witam pana Bircza, o proszę, witam pana Dżungla. Okej. W takim razie czas na rozmnażanie. Ty i ty i ty plus co? Plus może wszystkie... O, wszystkie drewna niech się teraz nagle złączą. Proszę bardzo, ty. Gdzie jest jeszcze jeden? Brakuje nam jeszcze jednego. Akacjowy, tu. Proszę bardzo, niech wszystkie drewna nagle może jakieś... Halo? Ale one ledwo do siebie mogą dojść. Oceanowa? Wodny! Gdzie? Mamy wodnego, tam, może... Tam. Mamy wodnego. To jest... Jeszcze inna niż wtedy, co mieliśmy, pamiętasz? Aha. Tam mieliśmy taką całą wyspę zrobioną z jeziorka. To i zanim tam pójdziemy, wodny. Tak, ale wiesz, że one są problematyczne. No to jak się pojawi, to musisz go złapać. Wiem. Może się pojawi w miarę szybko. O, widzę, że zastosowałaś specjalistyczny sposób, żeby się nam wodny kurczak nie zepsuł. Doskonale. A przepraszam bardzo, dlaczego inkubator nagle się przesunął w bruk? Bo on jest entity w Minecrafcie. W sensie on jest tym takim, wiesz, jak zwierzak.
czyli go przesuwa woda. Tak czy inaczej, wiesz co, ja tutaj chyba może, myślę, że możemy sobie zrobić skrót do naszej wodnej stąd. Poczekaj, czy ja mogę dać ci wiaderko i żebyś wziął wiaderko z tamtej wodnej tej wyspy? Tak, tylko muszę się na pewno tam dokopać, a to może być trochę, trochę może mi zająć, więc... Okej, i użyjmy naszego magicznego sprzętu. Pyk, 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 pyk. Jak doskonale. Mamy teraz tak, mamy wodę, mamy też dużo jaj tych żółwich. Więc... A czy wziąłeś wiaderko ode mnie, żeby wziąć trochę wody? Nie wziąłem, ale wiesz co wezmę? Wezmę, sprawdzę, czy tu nie ma gdzieś jakiegoś skarbu pod wodą. Ja to bym bardziej popatrzyła, czy tam nie ma jakichś chickenów, które się spawnują tylko na tej wyspie na przykład. Nic nie widzę, ale to za chwilę, to za chwilę. Ja to muszę sprawdzić. Mam, oczywiście, że mam. No jakie mógłbym nie mieć, proszę bardzo. Mamy skrzynkę, raczej co beczkę jest ciekawego? Z ukrytym skarbem. Już ci mówię, co jest w środku. Mamy Heart of the Sea, mamy Water Droplet, Water Droplet, Water Droplet, mamy dwie muszelki i Water Chicken Egg. Wow, człowiek po prostu znalazł skrzynkę, która była zalana wodą. Jej! To ja może wrócę do ciebie i wezmę wiaderko, co? Koniecznie, ponieważ ja tutaj cały czas się patrzę na małego chickena wodnego, a nasza farma nie dostaje nic. W takim razie poproszę wiadereczko. Już, przepraszam bardzo, proszę cię serdecznie i proszę nam wziąć wodę i tutaj nalać to właśnie na naszą farmę. Dobra, woda zalana, oddaję tobie tutaj wiadereczko i myślę, ale że... Ale ty mogłeś więcej tej wody wziąć, żeby tutaj temu gościowi zrobić taką, wiesz, pełne jezioro. Nie to pomyślałem, ja ale spokojnie, ja tutaj najpierw się muszę zająć naszymi kurczakami, bo mamy tyle nowych, że na pewno coś jeszcze nas ominęło. O, coś jest. Coś jest? Coś nowego? Nie mam jak sprawdzić. O! Jest! Gravel! Mamy gravel! Mamy gravel! Mamy gravel! Halo! Ona tam poszła. Dobra, ten człowiek, a raczej kurczak, nadal nie chce współpracować. To ja proponuję zrobić gravel, jeśli się w ogóle da. Proszę bardzo. On by nam się bardzo przydał. I póki co... chyba to tyle. Czekamy na wodnego. I będziemy mogli działać dalej. O nie! Nie. Hej, zbierz go, O Boże. Zbierz go, jeśli możesz. Gdzie on jest? Zebrany jest. Walnęłam go? Chyba tak. A to znaczy, że panie szkielet i akacja? To tutaj? Ty, pani? Przepraszam. Nie, to Birch. O nie! Nie wy. A. Co tam się dzieje? Gras się zrobił. Nie o to chodziło. Pan szkielet teraz jest smutny. To miał być Birch. O to mi chodziło. Doskonale. Bum. O! To było szybkie. Proszę bardzo, zapraszam. To było ekstremalnie szybkie. Mamy gravel. Moi drodzy, jak mówiłem, że robimy dzisiaj speedrun, to nie kłamałem. Proszę bardzo. Wodny już jest, prawda? Tak. Czy pan Grywl się zrobił? Pan Grywl? Jest, pan Grywl jest. Dobra, w takim razie tak. Ty może tą wodę tu posprzątaj, zbierz tego ziomeczka. Nie. Woda tu zostaje. My prowadzimy chickeny do wody, a nie odwrotnie. No, jak ogniowego albo lawowego do wody włożysz? Tamte, a nie mamy innego jeszcze z wodnym? Jakikolwiek inny się nie robi z wodnym? Wydaje mi się, że nie, wiesz. A nie, cofam. Spojrzałem do notatek z pierwszego sezonu i Red Sand. Możesz go zebrać i go tam spróbować rozmnożyć. Który to? To jest ten pomarańczowy? Pomarańczowy, tak. Dobra, czekaj. A ja się zastanowię, co my tutaj możemy zrobić z gravelem i... W sumie tylko z gravelem. O, proszę bardzo, poczekaj, hop i hop. I jest miłość, jest cudownie i ja zbieram tylko jajko, wkładam do drugiego inkubatora. Okej, a ja biorę pana gravela i pana szkieleta bodajże, tak? Klej, to jest to twoja? Tak. Dobra, a tu mamy coal, czyli węgiel, super. To ja od razu węglaka tutaj, węgloka wsadzam tutaj.
Pana Kleja mogę wypuścić, pan Klej wychodzi, pan Klej super. Doskonale, hej, normalnie speedrunujemy. O, pan Węglok gotowy, zapraszam do środka. Tak serio, to wam powiem, że mogliśmy to zrobić wcześniej, bo znalazłem notatki z poprzedniego sezonu i tam mam zapisane, jak się robi poszczególne kurczaki. Może po prostu powinniśmy to robić od samego początku, byłoby nam dużo prościej, pani żabo, prawda? Tak czy inaczej, mam do zrobienia w takim razie teraz... chwila, czy one są już duże? Są już duże, dobra. To jest koulowy? Nie, chwila, ty jesteś koulowy. Koul... i mycelium? Kol i mycelium. Kol, mycelium. Czy czoklet sprzed roku ma rację? Oczywiście, że ma rację. Bo właśnie mówiłam od początku, że trzeba tak zrobić, ale ktoś mnie nie słuchał, nieważne. Glowstone. Dzień dobry, Glowstone. Tak, on jest taki, dokładnie taki. Będziemy potrzebować jeszcze jednej ważnej rzeczy. Potrzebujemy magmowego, a magmowy to jest cobblestone i lawa. Tak, ale też będziemy potrzebować tego z wodą i ogniem, co jest strasznie wkurzające, żeby w ogóle to zrobić. Trzeba będzie poświęcić któregoś po prostu. A póki co, proszę mi tu złapać kobla. O, jest glowstone! Proszę czy bardzo. Czy tego masz kobla z wodą? Kobla z lawą. A, lawowego, no to lawowego zbiorę, spokojnie. Pamiętaj, że on stamtąd lubi wychodzić, także poradzimy sobie. Ja go nawet nie będę tam wkładał, wiesz? Daj mi tylko od razu tą łapkę, to go od razu złapię. Trzymaj. Proszę bardzo. O. I teraz tak. Pan kobyl, ciach. Pan lawa, ciach. Halo, miłość? Doskonale, pyk, pyk. Działa, wszystko. Chwila. Czy nam z tego wyszedł? Tak, magma. Jest. I magma nam się chyba nie będzie psuła, prawda? Czy magmowy jest na chillku? Jest ziomeczkiem? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Tak czy inaczej, zwracam pana tutaj. Pan wraca do skrzynki, bo nigdzie indziej pana trzymać nie można. I oby ten magmowy się zrobił w miarę szybko, bo nie chcę mieć tutaj kolejnego potworka. Moi drodzy, siedzimy na tym serwerze już dobre 3 godziny, więc zostawcie łapkę w górę, co? Dajcie nam tą przynajmniej przyjemność, siedzimy tutaj i czekamy, aż te kurczaki urosną, co to ma być? Proszę mi nie przeszkadzać, kiedy proszę widzów o łapki, okej? Okay? Mamy zrobionego magmę. Jaki był ten drugi? Magma i... i glowstone, tak. Magma i glowstone, proszę bardzo. Mamy magmę, mamy glowstona. I co my mamy z nimi zrobić, bo trochę niekoniecznie wiem, a w notatkach tego nie mam. Nie wiem, rozkuchiwać? To wiem, ale może ze sobą? Magma i glowstone? Tak! Widzisz, tak? Nawet mają podobne tak. Te. Co nam jaki z tego wyszło? Shroomlight. Shroomlight. Dobra, Shroomlighta wkładamy. W ogóle, proszę, co to takie krzywe? Nie będę tam wkładał, proszę to poprawić. Halo? Co nie. To ma być? Czemu to tak, tak stoi? Tak może być. Czy my to możemy w ogóle? Właśnie ostatnio to coś zrobiłeś z tym, ale ja nie wiem jak. Tym? Creeper chicken! O nie! Czoklet! O nie! Czoklet! Creeper chicken! Tam jest... Dobra, zdjęty. Zagrożenie minęło. Przy okazji od razu... Panie Glowstone. Aha, jeszcze nie. Pan Glowstone jeszcze nie jest gotowy. Bierzemy chickena do kolekcji creeperowego, bo takiego jeszcze nie mieliśmy. I robimy jeszcze raz Shroomlight. Nie ma problemu. Jest Shroomlight. Jest. Super. Perfekcyjnie. W takim razie pan Shroomlight sobie zaraz dorośnie. My idziemy chyba, nie wiem, przeglądać TikToka czy coś. Niech on sobie rośnie. I to chyba wszystko, co potrzebujemy. Czy możemy tu jeszcze jakiegoś innego wykluć? Mam tu coś na bazgrolone, że klej i magma to terakota, a cobblestone i magma to stone. Więc poczekaj. O! Magma i co? I klej. O tu. Który to jest? Ten szary, ten, tak? Dobra, proszę się rozejść, proszę im przeszkadzać. No co to po prostu jest za... Dziękuję. Dobra. I magma i co jeszcze? Magma musi poczekać i cobblestone. Dobra, panie magma, panie cobblestone. Czy stone jest do czegoś potrzebny, czy on jest tylko tak po prostu, żeby był? Nie, dobra, włóżmy go tu, zobaczymy co z tego będzie.
Pan świecący świeci, powtarzam, pan świecący świeci. Czy masz może jakieś okruszki, żeby sobie kurczaczkom, żeby gołębiom okruszki chleba rzucić? Mam, tylko tutaj zobacz, co również się zadziało ponownie. Kogo mam połączyć ze sobą? Kolego, ty chyba się... Shroomlight na pewno daje... Który to jest Shroomlight? Ten, o ten taki pomarańczowo świecący, ten jasny. I z czym jeszcze mam? To jest problem z czym? Wiesz co? Najlepiej by było, jakbyś spróbowała ze wszystkim... Panie, ja nie mam tyle nasion! Przychodzę z wiadomościami z pierwszej ręki. Czoklet poinformował mnie, że Shroomlight i dżunglowy i Shroomlight i melonowy. Trzymaj, proszę bardzo. To jest w takim razie zadanie dla ciebie. Dziękuję, dziękuję. Uwaga. A ja zajmę się farmą. Shroomlight i proszę się nie tutaj nie... Proszę się nie w siebie nie... W... O, bardzo dobrze. Wnikają w siebie i mi przeszkadzają normalnie. Wciskają, wiesz co? Się. Okej. Okay. Dostaliśmy Crimson Stem i powinien nam jeszcze ziomeczek z melonowym się rozmnożyć. W międzyczasie chodź spać. Dobra, Crimson Stem tutaj. Mam nadzieję, że... Czy to nie było tak, że one potrzebowały nocy albo coś w tym rodzaju? Mam nadzieję, nie. Że nie. Pamiętam, szczerze mówiąc. Shroom, shroom. Chwila, to nie ty. Shroom, shroom. I gdzie jest melon? Tu jest melon. Melon, lemon, proszę, proszę, proszę. I jest! Slajmowy! Dobra, to wrzucaj czy, to... Czy tu nam wyspę slajmową... Tak, 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 ostatnio też odblokował. Jak mamy to nie? Mamy slajmowego. Halo? Może tym razem jakby w tym sezonie nie ma tej... nie ma na przykład tej wyspy, albo jest jakaś inna. Nie... Chociaż nie, poczekaj, może to nie slajma trzeba Crimson też jest? Super. Tak. Weź, nie, bo on ci musi najpierw wykluć, nie musisz mieć tylko jajka, przecież musi być chicken collected. Tak? Tak. Okay. Przecież może ci się z tego na przykład, nie wiem, wyrzucić wydawało ten... Mi się, że jajko. Chicken assassin na przykład. Bo jest jeszcze jakiś slajmowy? Może to ma być slajmowe drewno? Nie mam zielonego pojęcia. Są takie drewno slajmowe na tej wyspie. No nie wiem. Ale słuchaj, ja myślę, że tego tutaj ziomeczka wyklujemy i to będzie chyba na dzisiaj... Tyle, bo siedzimy tutaj już tyle czasu. Ja bym chciał pójść spać. Nagrywamy to w piątek wieczorem. Wy to oglądacie w sobotę. Ja bym chciał pójść spać, zmontować to i tak dalej. Więc może powiedz panu Żabolowi, że może już spanko, co? Nie zmęczyłaś tak nosząc go cały czas na głowie? Tutaj masz go, cały czas go trzymasz, nie? Panie Żabol, nie siebie się pytam, tylko Genali. A, dobra, to pan Żabol teraz. Okej, to w takim razie... powinienem cię nazywać Żabonali? Żabali? Gaeżaba? Gaeżab? Gaefrog? Frogonali? Frogali? Rogalik! O, jest! Jest? Okej, mamy slajmowego i wyspy nadal nie ma. Czyli chyba moja teoria jest prawdziwa. Musimy mieć tego takie drewno slajmowe. Albo moja teoria jest prawdziwa i slajmowej nie ma wyspy. No cóż, moi drodzy, dowiemy się tego w kolejnym odcinku, bo my idziemy pcia. Zrobiliśmy dzisiaj tyle kurczaków, nawet nie wiem ile. Możecie policzyć w komentarzu, ile kurczaków w tym odcinku zrobiliśmy, bo zrobiliśmy ich naprawdę, naprawdę dużo, więc jeśli ktoś, kto ma głowę i mógłby policzyć, byłoby super. Zaserduszkuję oczywiście, a póki co widzimy się chyba w kolejnym. Do zobaczenia! Cześć! Panie Żabol, przepraszam, proszę, przepraszam.